Przykład zastosowania oscyloskopu. Tu mam układ do sterowania grzałek. One są zapuszczone w pętli, także jedna za drugą się na chwilę załączają. Odpowiadające temu diodki od wyjść. No i tutaj na drugim porcie C to tym środkowym, tam mam ustawione wyjście do tego I kwadrat C, do przetwornika. No i wstępnie ustawiłem sobie w takiej pętli, żeby mi po prostu kolejne cyfry od 0 do 256 wysyłało. No i sprawdzam sobie na dolnej, na dolnym tym wykresie granatowym bardziej to są impulsy zegara tej linii I kwadrat C, a na górze to bardziej błękitne to są kolejne właśnie liczby dwójkowo wysyłane w 8 bitach. No i on tak sobie liczy od 0 do 256 i od nowa. No i widzę, że na jednym wyjściu jednego z portów pojawiają się te impulsy zegara, a na drugim wyjściu impulsy danych.